Kiedyś na potrzeby bloga panskurz.pl napisałem artykuł o uderzeniach, które są specyficzne albo charakterystyczne dla danego gracza. Dzisiaj film o tym, czy warto takie uderzenia mieć, jeżeli gra się amatorsko, a jeśli tak, to jak je trenować. Więc próbując odpowiedzieć na kluczowe dzisiaj pytanie, czy warto mieć charakterystyczne dla siebie uderzenia, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo to wszystko zależy. Zależy od tego, ile mamy czasu, jakie predyspozycje, jak się dobrze bawimy na korcie w trakcie treningów i jeszcze pewnie wielu innych czynników. Moim zdaniem podejścia do trenowania takich charakterystycznych, indywidualnych zagrań są dwa. Jedno, albo poświęcamy temu dedykowane treningi i ciśniemy tak długo, aż to wejdzie w nam w krew, z nami zostanie i później tylko co jakiś czas będziemy do tego wracać. Albo drugie podejście, które ja preferuję i które wolę, przy okazji treningów robimy kilkanaście powtórzeń jakiegoś zagrania. Na pewno będziemy uczyć się tego dłużej niż przy wersji poprzedniej, ale za to mam wrażenie, że jak się go nauczymy, to zostanie też ono z nami na dłużej. Jak już powiedziałem, u mnie to wygląda tak, że w trakcie treningu, przed meczami, generalnie zawsze jak jestem na korcie, kiedy mam chwilę czasu, próbuję tych swoich zagrań, które aktualnie ćwiczę, albo testuję ćwiczenia do zagrań, albo wręcz całe zagrania, których nauczyłem się wcześniej, powinienem sobie przypomnieć. Korzyści z takiego charakterystycznego dla nas zagrania mogą być takie, że są to jakieś nietypowe zagrania, więc możemy nimi przeciwnika zaskoczyć. I albo robimy to w kluczowym momencie gry, kiedy musimy szybko zdobyć punkt i wtedy wykorzystujemy tę przewagę, albo na przełamanie gry, albo jeżeli są to zagrania sytuacyjne, to wykorzystujemy je wtedy, kiedy właśnie przytrafia się ku temu okazja. Niektórzy mają specyficzne serwy, które w ten sposób zagrywają, inni mają jakieś przygotowane taksi. Ja dzisiaj pochwalę się returnem ze słabego serwu na backhandzie. Jak możecie zobaczyć, wykorzystuję go w grze dość często, pod warunkiem oczywiście, że przeciwnik mi na to pozwoli i jest to w miarę skutecznie. Nawet jak sobie podliczę ilość udanych do nieudanych zagrań, wychodzi to na moją korzyść. Zwłaszcza, że po słabych serwach, jeżeli uda mi się z nich zaatakować, zdobyć punkt, to przeciwnik zostaje zdemotywowany psychicznie i jest szansa, że będzie bardziej nerwowy w trakcie serwu, więc budujemy przewagę psychologiczną. No, wady tego typu zagrań są takie, że wykorzystujemy czas na treningu na jedno zagranie, z którego rzadko skorzystamy. Tak jak powiedziałem, jest na to metoda, żeby to trochę zniwelować. Inna rzecz, jak się przeciwnik nauczy tego naszego zagrania, wypracuje sobie na nie odpowiedź i wtedy nasza broń może stać się naszą słabością. I jeszcze pewnie wielu z was zada sobie pytanie, jak często to zadziała. To zależy od tego, jakiego rodzaju będzie to zagranie, jak często będziemy je wykorzystywać, jak dużo przeciwnik o nas wie i czy jest ku temu okazja. Bo wiele z tych zagrań ma sens wtedy, jeżeli zagrywamy je wówczas, gdy jest ku temu stosowność, a nie próbujemy je grać na siłę. Bo jeżeli nie jesteśmy dobrze ustawieni, nie mamy dobrej pozycji, a jest na nas presja, żeby zdobyć punkt i my próbujemy zagrać to nasze zagranie, no to ono często jest ryzykowne w tym konkretnym momencie i zamiast nam pomóc, raczej będzie nam przeszkadzało. Zrobimy coś trudnego, coś nieoczywistego, próbując zaatakować, albo popełnimy błąd i od razu stracimy piłkę, albo popełnimy błąd taki, że pozwoli przeciwnikowi zaatakować i jest ryzyko, że stracimy piłkę, punkt. Więc nie warto ryzykować, warto je grać wtedy, kiedy mamy ku temu naprawdę dobrą okazję i możemy łatwo zdobyć punkt, albo tak jak powiedziałem, kiedy jesteśmy pod ścianą, czujemy się pewnie, wówczas może powinniśmy próbować, ale to już zawsze jest indywidualna decyzja. Nie ma stałych schematów, nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Trzymajcie się, powodzenia na kortach.